Też chcesz coś nowego? Co byś chciała nowego? Pluszaka. Ej, jest godzina 8:17, a my już tak od godziny tu siedzimy. O jest, o, 8:18, już jest 8:18, a my tu sobie siedzimy na balkoniku. O, ale ciemny chmur jakiś wyszło. Emma już pokolorowała całą lalkę. I sama jej zaprojektowałam spódniczki i bluzeczkę, a tutaj robiłam wczoraj. A tutaj wczoraj, bo Emma będzie projektantką, tak? I jeszcze tutaj ostatnia. Jeszcze ostatnia. I kto mu robił? I tak siedzimy, kawkę już wypiliśmy i stwierdzamy, że musimy jechać na zakupy zaraz, tylko do miasta obok, nie tutaj tego Patong, co tu jest, tylko tam przez góry musimy przejechać do miasta Phuket City, bo musimy sobie trochę nowych rzeczy pokupować. Nowe na telefony rzeczy, nowe szkiełka, nowe coś tam. Dzisiaj ogólnie na Phuket bardzo silny wiatr i są mega przeciągi. O właśnie, zaraz nam porwie folię. To są z jajeczka krewetek. Z jajeczka krewetek? Wow, to muszę zjeść. W ogóle jak to wygląda, jakie to wielkie, patrz. Jo, poczekaj, weź rękę. No jak to wygląda. Patrz, jak to pięknie wygląda. I ta ikra u góry. Muszę to zjeść. A, jeszcze wodorosty. Smakuje taka zdrowa, bezalkoholowa, na kolana. Bardzo dobre. Pierwsza klasa. Emma, ale zobacz, jakie mam włosy. Patrz, weź to. Gładsze niż zawsze, co? No dobra, nie porównuj ze swoimi, tylko się pytam, czy gładsze niż zawsze. Gładsze. No, a wiesz czemu? Nie wiesz czemu? Przez ocet. Tak sobie siedzę i patrzę i po tym upadku FTX, mówimy teraz o giełdzie i o Bitcoinie i o kryptowalutach, po tym tutaj upadku, który widać, tutaj upadła no jedna z największych giełd, bo największa to Binance, a FTX był zaraz po niej i przez to rynek kryptowalut mocno ucierpiał, no i właśnie takie były spadki, ale Bitcoin zaczyna ładnie się wspinać do góry, no i odrabiać straty, które były spowodowane upadkiem giełdy, także coraz lepiej z Bitcoinem przez ostatni miesiąc, a wiele osób narzeka i dostaje depresji z tego powodu, że to koniec kryptowalut. A to nie jest koniec kryptowalut, tylko giełda upadła, bo była bardzo źle zarządzana, korzystywali środki ludzi do tego, żeby grać sobie na dźwigni i pomnażać kapitał. Po prostu był to taki, kurde, mega wielki skam amerykański, wplątany też również w politykę amerykańską. No i tak się to skończyło. Nie wolno ruszać środków ludzi do wykorzystywania, do zarabiania własnych pieniędzy, także to nie były do tego środki, to były ludzi środki, no i tak się to skończyło upadkiem, no i bardzo dobrze, ale wracamy do gry, Bitcoin ładnie tutaj nam się odbija. No i dzisiaj Grabik nam przywiózł standardowo salad rollsy, bo dzień bez salad rollsów to dzień stracony i do tego coś co czekajcie, które to jest, o salad rollsy z jajkiem to jest też standardzik i kolejny standardzik to jest Emmy standardzik, kurczak z ryżem. O, to jest też jedna z potraw, którą Emma tu lubi najbardziej jeść, nie? I jest bardzo szybko przywożą i bardzo tania też jest. Dobry jest ryżyk? Bardzo. No, Emma oczywiście robi książki. Co tam dzisiaj masz? O, 13. Piątek 13 dzisiaj. Zegarek, pory roku, garnki i gy. Takie rzeczy. No, wyjątkowo dzisiaj ja nie jadłem śniadania. Dziewczyny zjadły coś tam, ja nie jadłem. Ja ubrałem się sportowo, jak zawsze zresztą, i idę na kroki. A co najlepsze, to dzisiaj kroki zaczynam od zejścia po schodach z piątego piętra w dół. Także już jest to coś, już to jest fajna rozgrzewka. I właśnie jestem już na drugim piętrze, gdzie jest siłownia. Ale siłownię tymczasem zostawiam, idę na kroki. Ale być może jeszcze na tą siłkę dzisiaj wpadnę, bo kurde, znowu już nie byłem dwa dni. Dzisiaj już jak nie będę, to będzie trzeci dzień przerwy. Nie chcę tego, tak bardzo tego nie chcę, ale tak mało czasu już mam, żeby jeszcze i zrobić wszystko, żeby i iść na kroki, i żeby iść na siłkę, i żeby zrobić film, i to, i tamto, i jakieś coś tam jeszcze, co mam pomysły, i uczyć się angielskiego, no naprawdę, no doby brakuje, ale naprawdę nie tylko mi, każdemu doby brakuje, ale naprawdę tych rzeczy do zrobienia jest bardzo dużo. Szybki rzut oka na to, jak wygląda Patong Beach dzisiaj, no wygląda pięknie. Ładne niebo, dużo słońca, piękna woda, czyściutka woda, taka spokojna woda to czysta woda, bo wtedy nie miesza się z piaskiem. Wygląda to naprawdę wyśmienicie. Zresztą powiedzcie sami, dajcie znać w komentarzach, czy wam się to podoba. Pięknie, mi się bardzo podoba, bardzo, bardzo, bardzo. Tylko na jellyfish trzeba uważać. No ja się jeszcze nigdy gdzieś tam nie spotkałem, żeby ktoś miał z tym problemy tutaj na szczęście, ale ostrzeżenia są. Tak, z tymi palmami w słońcu, przed południem,
wygląda najpiękniej. Godzina 11 rano, a na plaży naprawdę jest już bardzo dużo osób. Naprawdę, full season. Na ten weekend na Patong Beach będzie taki festiwal jakiś, kolejny. Beautiful and Fun 2022 Phuket Carnival at Patong. No, jakiś taki karnawał na Phuket. Już jest pięknie przystrojona plaża, wejście na plażę. Zobaczcie, jak tutaj jest piękne wejście na plażę. Jest już scena zrobiona, gotowa. Tutaj, o, scena już jest zrobiona i zobaczcie dalej, co tu się dzieje. No bo dalej mamy już pięknie poukładane krzesełka, ładnie je ustrojone jakimiś takimi białymi, kurczę, fartuchami, że tak powiem. A dalej mamy już układające się rzędy street foodu. Zobaczcie, pełno namiotów, które układają się wzdłuż plaży na deptaku, gdzie będzie sprzedawane oczywiście mnóstwo jedzenia. Warto tutaj przyjść, zobaczyć, co tu się będzie działo, ile tu będzie ludzi, ile tu będzie jedzenia, street foodów, także warto subskrybować kanał, naprawdę. No tych namiecików jest naprawdę dużo. Tak samo jak w Pattaji. W Pattaji było mnóstwo. W Pattaji w ogóle było tak dużo ludzi, że po prostu internet nie działał. Nie dało się wysłać wiadomości, nie dało się zadzwonić do kogoś przez internet. Patong Beach również cały sznur namiotów, cały sznur street foodu i pewnie również będzie mnóstwo ludzi. Czy wytrzyma internet? Tego nie wiem, ale impreza na pewno będzie przednia. A ja idę spotkać się z gościem, od którego już trzykrotnie, bo byliśmy tutaj trzy razy i za każdym razem od niego, właśnie dokładnie od tej samej osoby, ciągle pożyczaliśmy skuter. Kurde, czapka powoduje, że bardzo się człowiek poci. I trzy razy już pożyczaliśmy od niego skuter i tym razem również najprawdopodobniej pożyczymy od niego skuter, więc idę zapytać, czy będzie miał od stycznia coś fajnego, dostępnego, no bo na razie mamy jeszcze samochód, ale samochód będziemy za niedługo musieli oddać, czyli znowu jechać do Pattaji, 1000 km, oddać samochód, wrócić samolotem. No takie wycieczki nas czekają w najbliższym czasie, czyli kolejny powód do subskrypcji. No i idę zapytać właśnie, czy coś ma na styczeń, bo samochód na wyspie Phuket w mieście Patong jest bardzo uciążliwy, to znaczy bardzo ciężko gdzieś zaparkować, bardzo ciężko gdzieś podjechać. Na parkingu w kondominium, w którym mieszkamy, jest dość mało miejsca. Żeby zaparkować, to trzeba, wiecie, 5 minut podjechać, cofnąć, kombinacje, mało miejsca, ciasno, to, tamto, siamto. Na mieście duże korki, trzeba stać w tych korkach. Naprawdę, skuter tutaj na Patong, na wyspie Phuket sprawdza się milion razy lepiej. Milion razy lepiej sprawdza się skuter niż samochód, dlatego bardzo się cieszę, że oddamy ten samochód, weźmiemy skuter i w końcu gdzieś coś pojeździmy, więcej trochę pozwiedzamy, także pokażemy też wtedy więcej trochę jakichś innych miejsc, bo samochodem nam się po prostu nie chce, wiecie, to gorąco, wchodzisz, zostawisz taki samochód, zgasisz, nagrzeje się, gorąco, później wiecie, jakie to jest uciążliwe latem w Polsce samochód, musisz tą klimę włączać tak mocno, coś tam, to jest naprawdę mocno takie uciążliwe, a jak na skuterek, to tylko zakładasz kask, ruszasz i nie trzeba klimy, nie trzeba parkować, znaczy trzeba parkować, ale stajesz gdzie chcesz, po prostu. Tu jest pełno miejsc, zobaczcie, na plaży, normalnie stajesz przy plaży, parkujesz, idziesz na plażę, wychodzisz z plaży i idziesz do domu, czy gdzieś na miasto, na mieście parkujesz, w każdym praktycznie miejscu, gdzie tylko chcesz, parkujesz skuter. Nie ma z tym żadnego problemu, przemieszczanie się po prostu tutaj po tym mieście skuterem jest milion razy lepsze, także w przyszłym miesiącu, styczniu, teraz mamy jeszcze grudzień, a już końcóweczka, będziemy mieć skuter, będziemy się dużo więcej ruszać. Wtedy jeszcze też w styczniu najprawdopodobniej pojeździmy gdzieś na jakieś inne wyspy, jakieś takie wycieczki łódkami po morzu. Może longtailem w końcu wybierzemy się na jakąś wycieczkę. Longtail to taka drewniana łódka, bardzo fajna, taka tutaj, taka bardzo odpowiadająca temu miejscu, no, gdzie po prostu patrzy się na tą łódkę i od razu wie się, że to są łódki z Tajlandii lub z Azji po prostu. No więc perspektywy na kolejne filmy na pewno są bardzo dobre, także zapraszam do oglądania, do pozostania na tym kanale, do lajkowania, komentowania, subskrypcji. Kurczę, przez tych turystów, przez ten high season na Phuket zrobiło się naprawdę bardzo drogo. I to jest naprawdę bardzo drogo. Pół roku temu, kiedy jeszcze nie było tak wielu turystów, za skuter płaciłem 4000 batów. Co prawda teraz za ten sam, dokładnie ten sam skuter, gość chce 5000 batów, czyli nie aż tak jeszcze wielka podwyżka, patrząc na to, jak gdzieś tam w Europie czy na świecie gdzieś podrożały ceny, bo tutaj wcale tak nie podrożały. Pół roku temu było 4000, teraz jest 5000 batów. To jest około 130 zł na miesiąc różnicy, czyli wcześniej było to około 500 zł na miesiąc za wynajem skutera, teraz około 600, 650, a w Pattaji płaciłem około 500 zł na miesiąc za skuter, który jest
duży i tutaj mniejsze kosztują więcej. Tutaj taka Honda BCX za miesiąc jest to 7000 batów, a to jest 900 zł. Po prostu szaleństwo. 900 zł za miesiąc za wypożyczenie skutera Honda BCX tutaj na Phuket, a w Pattaya jest to tylko 500 zł. 500 zł w Pattaya, duży skuter, 900 zł na Phuket, prawie 100% więcej, naprawdę mega ceny. Dla osób, które przyjeżdżają na tydzień i czy zapłacą 20-30 zł więcej za wynajęcie tego skutera, bo sobie na tydzień tam biorą, czy tam 40-100 zł więcej, to naprawdę nie robi żadnej różnicy. Ale jeśli ktoś przylatuje do Tajlandii na pół roku i ma o 500 zł więcej każdego miesiąca płacić za skuter, tylko za skuter o tyle więcej, to gdy zliczy się wynajem mieszkania, który tutaj na Phuket też jest 100% droższy niż w Pattaya, gdzie jedzenie tutaj też jest trochę droższe, gdzie coś tam też jest trochę droższe, to życie tutaj jest co najmniej 100% droższe. Także no, trzeba się dobrze zastanowić i skalkulować to, co się chce. Więc jeśli ktoś przyjeżdża na dłużej, a to wszystko już tutaj na Phuket widział, no to ta szala, gdzie chce się mieszkać, mocno przenosi się na tą stronę Pattaya. Ale będąc w Tajlandii, ale nie widzieć Phuket, nie być w Patong, nie być na Patong Beach, nie widzieć tego wszystkiego, być tutaj, no to proszę Państwa, niemożliwe. Trzeba tutaj być. What is? Nam Tam. Ah. Śniadanie, obiad kupiony. Idę właśnie do domu zacząć wcinać w końcu coś dobrego do jedzenia. Dzisiejszy dzień jest naprawdę pięknym dniem na wyjście na plażę. Po prostu jest przypływ. Jest piękne morze, piękne kolory, nie ma dużych fal. Duże fale powodują to, że piasek miesza się z wodą i ten kolor nie jest taki piękny, to morze nie jest takie czyste. A kiedy jest takie spokojne jak dzisiaj, to właśnie jest przepięknie. To jest po prostu bardzo pięknie. Ta roślinność tutaj na Patong Beach jest również piękna. A to, że zbliża się pora obiadowa, to właśnie widać po tych tutaj kocykach, przy tych wszystkich street foodach. Ludzie przychodzą, dostają takie tutaj ręczniki, takie maty, koce, różne rzeczy. Tutaj sobie siadają i jedzą sobie tutaj z tym pięknym widokiem. To jest coś po prostu niesamowitego. Jak tu pięknie jest. Patrzcie na to, tutaj są takie kotleciki mielone. To jest to mięso ze świnki z czosnkiem. Wygląda to naprawdę przepięknie. I właśnie jednego wziąłem na próbę, bo no, wygląda jak taki świeży mielony. No, świeży mielony z grilla. No, naprawdę wygląda rewelacyjnie, pachnie pięknie. No i za chwileczkę będziemy testować. 30 batów takie coś kosztuje. Te kotleciki nie były w planie, ale po prostu rzuciły mi się w oczy. Szedłem do domu już tutaj z tym zakupami, z tą rybką, papają i tak dalej. Ale kurczę, no jak są takie jakieś piękne wynalazki, coś tak pachnącego prosto z grilla, to nie można obok przejść i nie zareagować w żaden sposób. Pani się mnie pyta, czy take away, czyli na wynos, czy na miejscu będę jadł. Ja bez zastanowienia mówię, że take away, że na wynos. A później sobie tak idę i myślę, no przecież co ja w ogóle do niej powiedziałem. Przecież nie wytrzymam taki kawałek do domu, 15 minut co najmniej pieszo, stąd 20, żeby nie spróbować tego kotleta i nie podzielić się z wami. Jak to smakuje? A smakuje czadowo, naprawdę. Mega kotlet, jeszcze tego nigdy, nigdzie nie widziałem, ani nigdy wcześniej nie jadłem. No przepyszna, naprawdę. Mięsko takie mielone, dobrze przyprawione, z czosnkiem i zrobiony z tego taki kotlecik, bez bułki tartej i dany na grilla. Miód w gębie. Niebo w gębie, niebo w gębie, poważnie. Uwielbiam takie poranki jak ten dzisiejszy. Dużo kroków, mega mocno człowiek spocony, zmęczony. Dużo kalorii spalonych teraz po schodach. Cisnę na górę, prosto do basenu i jeszcze trochę treningu w basenie. Patrzcie się, jak jestem spocony. Takie poranki lubię najbardziej, tylko szkoda, że nie zdarzają się zbyt często. To jest prawda, której trzeba powiedzieć, nie zdarzają się zbyt często i to jest akurat duży minus. Prosto z basenu, prosto z pięknymi widokami, które są za moimi plecami. Góry, morze. No wygląda to po prostu jak z bajki. No ale tak tutaj po prostu jest. Naprawdę jest tutaj pięknie. Emma sobie leży na podłodze i puszcza bańki. Dobrze, że nie bąki. Emma, puszczasz bąki czy bańki? Bańki. Bańki? Z kotkiem. Z kotkiem? A tu masz takiego kotka i puszczasz sobie bąki.
Nawet fajne, bo kosztowały 39. 39 batów? Emma w ogóle ma wyjątkową pamięć do cyfr i w ogóle do wielu rzeczy. I na przykład ona nie mówi, że to kosztowało 40 batów, tylko 39. I w ogóle to będzie wiedziała jeszcze za 3 lata, ile to kosztowało, jaki miało kolor i jeszcze będzie wszystko wiedziała. Nawet jak się zmarnuję, to będę to miała. No właśnie, ty to też. Wykorzystuję stare rzeczy do nowych. A, robisz taki recykling? No mega. A ja się tylko jeszcze tak obrócę w tą stronę. Zbliżę się do krawędzi naszego basenu i pokażę tutaj te ładne widoki prosto z wody, prosto z basenu. I widok na całe miasto Patong, na całą zatokę Patong Bay i na morze. Tutaj właśnie to morze, góry. Piękne widoki. To, co się będzie działo w dalszej części tego dnia, pokażemy w następnym vlogu. Także zapraszam.